Cześć wszystkim, witam w kolejnym materiale na kanale, tym razem za kierownicy Honda Jazz w wersji Crosstar. Test nowego Jazza jest już u mnie na kanale, także jeśli jesteście ciekawi, odsyłam do niego, a dziś pogadamy sobie przede wszystkim o wersji Crosstar. Jedziemy! A na początek standardowo chwila dla partnera kanału, czyli firmy Car Vertical, dzięki której wszystkie osoby zainteresowane zakupem używanego samochodu, na przykład Honda Jazz, w bardzo prosty sposób, bez wychodzenia z domu, mogą sprawdzić przeszłość samochodu, którym są zainteresowane. Co wystarczy zrobić? Otóż wchodzicie na stronę carvertical.com, wpisujecie VIN, pobieracie raport i dostajecie całą masę przydatnych informacji, takich jak to, czy ten konkretny egzemplarz nie był na przykład kradziony, czy ktoś nie majstrował przy jego przebiegu i czy nie jest powypadkowy. Pamiętajcie zawsze, aby przed złożeniem podpisu na umowie zakupu sprawdzić taki egzemplarz z każdej możliwej strony. Tym bardziej, że widzowie mojego kanału mogą to teraz zrobić o 10% taniej, bo taką zniżkę przygotował dla Was Car Vertical. Wystarczy kliknąć w link, który macie pod filmem i wszystko zadzieje się samo, także działajcie, korzystajcie, a my przechodzimy do testu. Tak jak zacząłem, pełen test Jazza jest już u mnie na kanale, wyświetla się gdzieś tutaj na górze karta, macie też link w opisie do tego filmu. Zrobiłem nim ponad 1000 km, także była dobra okazja, aby się bliżej poznać. A przejdźmy sobie teraz do wersji Crosstar. Czym tak naprawdę jest ta odmiana? Otóż najważniejsze zmiany to nakładki na zderzaki, na progi i nadkola. No i coś, po czym Jazza Crosstara w sumie najłatwiej poznacie, czyli relingi dachowe. Jedyną taką, nazwijmy to, mechaniczną zmianą jest podniesiony prześwit, podniesiony o 16 mm do poziomu 152 mm. To oczywiście nie jest wartość pozwalająca zapuszczać się na nie wiadomo jakie drogi, czy nazywać ten samochód jakimś małym SUV-em, no ale już dla osób, które na przykład w takich okolicach mogą mieć działkę i potrzebują na przykład, nie wiem, pojechać tu prosto, zjechać sobie na nieutwardzoną drogę, to taka wartość może niewielką, ale jednak różnicę będzie potrafiła zrobić. Odczułem to sam po sobie, gdzieś tam wjeżdżając na działkę u siebie, zwykłym Jazzem i tym, to w tych naprawdę takich trudniejszych momentach delikatnie, ale różnicę odczułem. Nie zahaczałem po prostu podwozie. No ale dobra, trochę informacji dla osób, które Jazza nie znają zupełnie, także troszeczkę technikaliów. Po pierwsze, nowego Jazza dostaniecie w wersji hybrydowej z wolno ssącym benzynowym silnikiem o pojemności 1.5 oraz oczywiście silnikiem elektrycznym. Łączna moc takiego układu to 109 koni mechanicznych rozpędzających ten samochód do 100 km na godzinę w 9,9 sekundy. Bez opowiadania kolejny raz tego samego i bez wdawania się w jakieś techniczne szczegóły, powiem Wam, co w tym samochodzie, co w tej wersji, co w tej hybrydzie jest tak naprawdę najważniejsze. Po pierwsze, skrzynia. To jest oczywiście skrzynia bezstopniowa. Jeśli nie wiecie, to ja na przykład na co dzień jeżdżę Toyotą CHR, która jest ogólnie bardzo dobrym samochodem, ale skrzynię ma fatalną. Ogólnie skrzynie bezstopniowe w Toyotach mi kompletnie nie leżą, bo po prostu powodują bardzo duże wycie silnika przy przyspieszaniu. Czym różni się ta skrzynia? Przede wszystkim tym, że ma symulację zmiany biegów i tutaj oczywiście przy bardzo mocnym przyspieszaniu też silnik będzie wył, ale po pierwsze ta symulacja zmiany biegu powoduje to, że on nie wyje tak cały czas liniowo, 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 jak dojedziecie do prędkości tej, którą chcecie jechać, to dopiero przestanie, tylko przez symulację zmiany biegów dzieje się to troszkę bardziej tak jak w klasycznej skrzyni automatycznej, co może nie, że polepsza doznania dźwiękowe, bo one i tak jakieś super nie są, no ale niweluje to wycie i to jest na pewno duży plus. Także jeśli miałbym porównać do skrzyni pewnie najczęściej znanej Wam z Toyot, no to jest dużo, dużo, dużo lepiej. Druga rzecz, cały układ, również dużo częściej, też znowu odniosę do Toyoty, na którą jeżdżę na co dzień, dużo częściej stara się i po prostu jeździ na silniku elektrycznym. On w zasadzie to czuć w każdej chwili, on jak tylko może, to będzie jechał na elektryku. Bateria tutaj ładuje się bardzo szybko, w zasadzie takie hamowanie, nie wiem, widzicie gdzieś daleko światła, naciśniecie hamulec 200 metrów, po prostu będziecie sobie dojeżdżali na hamulcu, to tu się naładuje, nie wiem, pół baterii. Oczywiście ona też dosyć szybko się rozładowuje, ale przez to, że znowu za chwilę się naładuje, to działa bardzo płynnie. I właśnie, słowo płynnie, to jest słowo klucz do tego samochodu dla mnie. To jest oczywiście samochód zdecydowanie do miasta. Da się nim pojechać, nie wiem, z Warszawy nad morze, no sam to zrobiłem przy okazji poprzedniego testu. Całkiem dobrze samochód wyciszony w trasie, też zaraz powiem o spalaniu.
ale to jest oczywiście samochód do miasta i do jazdy gdzieś tam pod miastem, nie wiem, jak mieszkacie gdzieś pod miastem, no to do takiego wykorzystywania. I czemu mówię o tej płynności? Bo jest bardzo dużo samochodów, nawet hybrydowych, które na przykład podczas hamowania, hybrydy wiadomo mają ten specyficzny sposób hamowania, potrafią gdzieś tam szarpać, hamować że w ten sposób, że hamują delikatnie, nagle mocno, albo gdzieś przy ruszaniu działa silnik elektryczny, ruszacie sobie niby płynnie, nagle włącza się silnik benzynowy, jest głośno, znowu nierówno, no, pewnie wiecie o co chodzi. Nie uświadczycie czegoś takiego w Hondzie Jazz. Ten samochód pod tym względem jest nawet nie dobry, nie bardzo dobry, jest fenomenalny. To jak Hondzie udało się dopracować ten układ pod kątem płynności jazdy, po prostu przyjemności jazdy, no to czapki z głów. I zapamiętajcie sobie w zasadzie to z całego mojego testu, jeden z najpłynniej jeżdżących samochodów na rynku. I jeszcze jedna rzecz, którą trzeba zapamiętać z tego testu i odnośnie tego samochodu, no to spalanie. Oczywiście hybrydy w większości to są samochody oszczędne albo bardzo oszczędne. Ten zalicza się zdecydowanie do tej drugiej kategorii, ale czym się odróżnia? Większość hybryd jest bardzo oszczędna w mieście i bardzo nieoszczędna na przykład na drogach ekspresowych czy na autostradach. Tutaj oczywiście to też działa w ten sposób, że jak sobie wyskoczycie gdzieś na ekspresówkę czy na autostradzie, no to on spali więcej niż w mieście, czyli na przykład odwrotnie niż, nie wiem, przy dieslu, ale ja tym samochodem, jeżdżąc po Warszawie, potrafię osiągać wyniki 3,5 litra, 4, teraz jadę, mam na przykład 4. To jest mega dobry wynik, wymagający podkreślenia. No oczywiście to jest nieduży samochód, ale bardzo dobry wynik. Tyle, że jak wyjedziecie sobie na autostradę, no to moja CHR-ka będzie paliła 8, może nawet więcej. Tym samochodem ja spalałem 6,1, 6,2 na autostradzie. Na ekspresówkach to było 5 z kawałkiem, także to jest dla mnie też wyróżnik, mega oszczędny samochód. Także jeśli szukacie czegoś takiego, to pomijając zakup, o czym za chwilę, zdecydowanie powinniście spojrzeć w stronę Hondy Jazz. Odnośnie wnętrza, to też nie chcę się ciągle powtarzać. Kilka rzeczy tutaj, w tym miejscu i w tym miejscu, uchwyty na kubki, bardzo fajny patent, bardzo wygodny, tu też jest jeszcze jeden. Na przykład wieziecie sobie jakiś napój, tak jak jest teraz gorąco, to on też przez nawiewy się schłodzi po prostu, także super rzecz. To, z czego teraz korzystałem, Apple CarPlay, bezprzewodowy, także ważna informacja i bardzo dobrze, że to poszło w tym kierunku. Ze dwa razy się gdzieś tam zrywało połączenie, ale ogólnie łączyło się szybko, działało bardzo dobrze. Fajnie, że kabla nie trzeba mieć. Kolejna rzecz, na którą ja zawsze zwracam uwagę, to oczywiście pokrętła. Cieplej, zimniej, większy nawiew, mniejszy nawiew. Super, że Honda robi coś takiego i nie idźcie znowu w te wszystkie dotykowe przyciski. A sam wyświetlacz? Ja potrafiłem go krytykować na przykład w CRV-ce, z tego co pamiętam, czy w Civicu, no to tutaj zdecydowanie trzeba pochwalić. Działa mega szybko, wygląda dużo lepiej. Ogólnie to jest coś, za co naprawdę ten model i Hondę pochwalić zdecydowanie trzeba. Audio też całkiem spoko. Oczywiście bez żadnych fajerwerków, ale chwila zabawy ustawieniami i będzie grała całkiem spoko, szczególnie jak na klasę B. Fajne patenty też to, że tutaj mamy schowek, plus oczywiście tutaj tego miejsca będzie pod dostatkiem. No i fantastyczna rzecz. Trzeba przy każdym teście Hondy mówić o tym, bo to jest ich fantastyczny patent, czyli Magic Seats. Zobaczcie, co można zrobić z kanapą. Jak można łatwo złożyć i fajnie oparcie na płasko i co można zrobić z siedzeniem. Tutaj tego miejsca, jeśli potrzebujecie przewieźć coś dużego, to tutaj naprawdę można sobie wyczarować magicznie Magic Seats. Mega dużo miejsca. Mimo, że sam bagażnik jest nieduży i o tym też musicie wiedzieć, na papierze 298 litrów, ale faktycznie tutaj jak cokolwiek włożycie, to widać, że ten bagażnik jest niewielki. Sprawdźcie to koniecznie, jeśli zwracacie bardzo uwagę na ten aspekt, chociaż oczywiście trzeba mieć świadomość, że to jest miejski samochód klasy B. O wyglądzie rozwodził się dużo nie będę, bo mówiłem o tym z tego, co pamiętam poprzednio dosyć sporo. Bardzo specyficznie narysowany samochód. On mi się na początku nie podobał kompletnie, a im dłużej jeżdżę tym autem, im więcej się na niego napatrzyłem, to też się do niego przyzwyczaiłem i prawie mi się spodobał. Wersja Crosstar wygląda tak troszkę bardziej, nie wiem jak to nazwać, może zadziornie. Nie będę używał słowa uterenowiona, bo no pewnie to o to chodziło, ale wiadomo, że nie to jest tutaj głównym celem. W każdym razie z zewnątrz samochód wygląda na dość nieduży,
a wewnątrz, i to też zapamiętajcie z tego testu, niesamowicie dużo miejsca w środku, coś, co nie da się zauważyć z zewnątrz, a w środku naprawdę można przeżyć delikatny szok. Co bardzo na to wpływa, to przestronność tego samochodu pod kątem widoczności. Bardzo cienkie słupki, tutaj te dodatkowe szybki, one może nie wyglądają jakoś przepięknie, ale jako całość to nie wiem, który samochód może rywalizować w tym aspekcie z Hondą Jazz. Tu widać wszystko w każdą stronę. To może być bardzo duża zaleta dla wielu klientów, dlatego trzeba to też podkreślić. No ale dobra, wszystko fajnie, tylko pytanie standardowe, ile to kosztuje? I niestety jest to chwila, w której pewnie z 80% klientów zainteresowanych wstępnie Hondą Jazz, nie wiem, zobaczyli ją na ulicy, na YouTubie, w takim teście, przełącza film na następny, czy wchodzi na inną stronę innego producenta. Dlaczego? Ano dlatego, że ogólnie cennik Jazza zaczyna się od 94 200 zł. Wersja Crosstar, czyli wersja dostępna tak naprawdę w najwyższym wariancie wyposażenia Executive, to 113 200 zł za auto klasy B. Sama dopłata do Jazza w wersji Executive to 7000 zł do wersji Crosstar, ale ogólnie 113 000 zł za autko klasy B to jest na pewno coś, obok czego przejść obojętnie, no, ciężko. Szczególnie jak popatrzymy na cenę Civica, która jakoś diametralnie od Jazza się nie różni, ale ja też wiele razy mówiłem, że znajdą się na pewno klienci, którzy Civica po prostu nie chcą, mimo że mają na niego fundusze, szukają autka takiego jak Jazz, czyli wyższego, do którego łatwiej wsiąść, dość wąskiego, gdzie łatwo zaparkować, do miasta mało palącego i będą w stanie zapłacić tyle samo, co za auto w cenniku klasy wyższe. No problem jest tylko taki, że to już nie jest dzisiaj tak, że ten Civic i Jazz zaczynają się od 65 tysięcy, tylko prawie od 100. No ale może czas już do tego przywyknąć i nie gadać za każdym razem w każdym filmie, jak to samochody są drogie. Są i nic z tym raczej nie zrobimy. Ja bardziej mówię pod takim kątem, że żałuję, że to jest taka kwota, bo wiem, że ona wielu klientów niestety odrzuci, czy nie pozwoli im przeskoczyć tego progu. A Jazz, tu pewnie zetknę się z wieloma opiniami przeciwnymi do tego, co teraz powiem, to jest dla mnie zdecydowanie jeden z najlepszych modeli w klasie B, jak nie najlepszy. Jakby tylko jeszcze wyglądał troszkę inaczej, to już bym powiedział bez tego, jak nie. Po prostu byłby dla mnie najlepszy. Naprawdę fantastyczny samochód. Bardzo lubię nim jeździć, mimo że to nie jest klasa samochodów, którą darzę jakąś szczególną sympatią, ale dla osób szukających samochodów w klasie B i dla tych, których ta cena nie przerazi, to zdecydowanie idźcie do salonu Hondy, pojeździcie tym samochodem, bo on jest zdecydowanie warty zainteresowania i naprawdę szkoda, że to jest tak niszowe auto dzisiaj, bo niestety tak jest i powoduje to cena, bo sam samochód jest fantastyczny, a w wersji Crosstar chyba jeszcze fajniejszy niż standardowy Jazz. To tyle ode mnie na dzisiaj. Pamiętajcie o subskrypcji, aby nie przegapić kolejnych filmów, które już niebawem. Także klikajcie dzwonek, oglądajcie, komentujcie i widzimy się następnym razem. Dzięki za dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć.